Cześć moi drodzy. Chciałem Wam dzisiaj pokazać MacBooka model A1990 z 2018 roku. A chciałem Wam konkretnie pokazać, jak wygląda demontaż płyty głównej w celu demontażu układu chłodzenia. W tym modelu jest wszystko zrobione na opak. Jakiś czas temu pokazywałem na live wymianę pasty konserwacji układu chłodzenia w MacBooku A1398 z 2015 roku i tam to wszystko poszło, powiedzmy, bajecznie prosto. Dzisiaj Wam pokażę, jak takie coś wykonać w modelu nowszym A1990 z roku 2018. Więc zapraszam do oglądania. Zapnijcie pasy. Zabieramy się do dzieła. Sprzęt wydaje się być w całkiem niezłym stanie, trochę kurzu, jak na ten rocznik jest nieźle. I cały problem z tym sprzętem jest taki, że całe chłodzenie jest przykręcone od drugiej strony. Wszystkie śrubki były wkręcone jakby od góry, a tutaj wszystko jest od dołu. Te najważniejsze, które pozwalają wyciągnąć chłodzenie, są przykręcone od drugiej strony. Czyli żeby wykonać dość prostą czynność zmiany pasty i czyszczenia tego sprzętu, trzeba zdemontować całą płytę główną, konkretnie całą. Rozkręcanie zaczynam od plastikowych osłonek. Kolejno taśma od matrycy. Zanim zaczniemy jakieś grubsze kręcenie śrubek, warto odłączyć baterię. W zasadzie powinno wystarczyć wyciągnięcie tej taśmy, ale dla pewności warto kompletnie odłączyć baterię, żeby nie zrobić sobie kuku. I dalej śrubkujemy. Pierwsze taśmy, audio jack, Touch ID. Tutaj mamy blaszkę zasłaniającą złącze touchbara, blaszki od portów USB-C. Kolejne blaszki od trackpada. Jest tego tyle, że tutaj można naprawdę zgłupieć. Teraz możemy wykręcić dwie dość duże śruby, które blokują dość mocno z tej strony układ chłodzenia. Więc przyszedł czas na wkręty płyty głównej. Z tej strony jest jeden bardzo długi wkręt. On jest tylko z tej strony. Zwróćcie na to uwagę. Jak żeby nie inaczej, u Apple'a wszystko ma swoje miejsce. Kolejne wkręty są już dość małe, zupełnie inne niż poprzednie. I teoretycznie płyta główna jest wolna. Wszystkie wkręty mocujące płytę główną zostały odkręcone. Trzeba teraz wyciągnąć, uwolnić, rozłączyć anteny Wi-Fi, przewody anteny Wi-Fi. Wszystko mamy już wypięte, odpięte, rozłączone. A oczywiście jeszcze chłodzenia, które tutaj jest podklejone. Powoli, żeby nic nie urwać, wyciągnęliśmy płytę główną. Jak widać, nigdy nie była otwierana. Jest trochę zakurzona. Warto takie właśnie czyszczenie co jakiś czas wykonać, żeby sprzęt pracował długo i z mniejszą szansą na awarię. Wewnątrz jest trochę kurzu,
Nie jest go na szczęście jakoś strasznie dużo. Okej, więc tak, teraz faktycznie mogę wam powiedzieć, że ta dolna taśma była od touchbara i ta druga też jest od touchbara. Tutaj w tym miejscu są elementy od touchbara, sam touchbar jest puszczony w tym miejscu i to by się zgadzało. Ta taśma, którą ostatnio wypinałem, jest od mikrofonu, przez ten kurz tego nie widać, ale tu jest jeden z mikrofonów, drugi jest pod spodem. W tym modelu wentylatory zasilane są z klawiatury. Tutaj w dwóch miejscach są wpinane w klawiaturę, tu jest tasiemka klawiatury. Sprzęt został odkurzony, jest niemalże czyściutki. Jeszcze drobiazgi pozostały do przeczyszczenia, czyli rogi. Teraz czas na nasz układ chłodzenia i płytę główną. Płytę też wyczyściłem odrobinę. I tu właśnie skrywa się mocowanie chłodzenia. Montowane jest w sumie 8 wkrętów. Nie jest to takie fajne jak w starszej konstrukcji. Chłodzenie mamy odkręcone. Trzeba je delikatnie zdemontować. Warto wykonywać takie, wiecie, delikatne ruchy, żeby tego nie oderwać. Nie ciągnijcie do góry. Procesor odszedł, ale grafika nie. Okej, od strony procesora poszło to całkiem dobrze. Jak wygląda pasta? Patrzcie, całkiem nieźle jak na taki wiek. Jest coś tam jeszcze, powiedzmy, mokrego. Spodziewałem się dużo gorszego stanu tej pasty. W planie mam założenie termopada Honeywell. Mam tutaj dwa kawałki kupione na Allegro. Zależało mi na czasie, żeby to dostać w odpowiednim terminie, więc skusiłem się na zakup przez Allegro. Dwa kawałki 4 cm na 2,5 w cenie 30 zł za taki fragment. No i co, trzeba by było dociąć sobie to jakoś. Może się uda z takiego jednego kawałka wyrzeźbić coś. No nic, zaraz wezmę nożyczki i sobie tutaj podocinamy. A few moments later. Rdzeń procesora dociąłem dość dokładnie. Rdzeń grafiki trochę mniej dokładnie. Teraz bardzo przyjemna część, mianowicie osadzenie płyty. To jest porąbana sprawa. Trzeba zwracać uwagę, żeby żadna tasiemka nie została pod płytą główną. Trzeba uważać, żeby nic nie urwać. Wszystko musi być w odpowiednim miejscu. Chciałbym zobaczyć, jak to jest wykonywane w fabryce. Dla mnie ta część tej zabawy to jest naprawdę coś. I tutaj na końcu zostają jeszcze dwie bardzo wrażliwe taśmy, mianowicie od audio, ale jeszcze
Gorsze od Touch ID. Zerwanie taśmy od Touch ID, no to jest dramat. Jest, udało się. Chyba wszystko zostało na właściwym miejscu, czyli na górze. Mamy taśmy złącza od głośników, USB-C, Touch Bar, dwie taśmy Touch ID Audio, klawiatura, trackpad, bateryjka, mikrofony. Wydaje się, że mamy wszystko. Jedna z tych dużych wkrętów ma dziurkę, tulejkę na kolejną śrubkę. Ten wkręt musi być zamontowany z lewej strony przy Touch ID. Procedura zakończona. Wyglądało to chyba ciekawie. Pracy przy tym jest sporo, ale pytanie teraz, czy się to uruchomi. Po odłączeniu baterii sprzęt nie powinien się sam uruchomić. Trzeba go podnieść z ładowarki. Nie reaguje na włącznik, nic się nie dzieje. To jest normalne. Podłączę teraz ładowarkę do jednego z portów. Tu wybór jest dość spory. I co będzie miało miejsce? Trackpad zaczyna klikać. Będzie jabłko. Będzie gong. Jest gong. Jest jabłko. Nie wiem, jak z tymi termopadami będzie w dłuższym okresie czasu. Będę to obserwował. A tymczasem wspieram się za montaż tego materiału na tym MacBooku. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.